Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 10 lat. Dzisiejszy post troszeczkę o infrastrukturze. Infrastruktura, jeśli chodzi o autostrady, tunele, tunel, którym właśnie jadę, jest pod tym dużym jeziorem, którego wcześniej widzieliście, jest na wzorowym poziomie. Dzięki inwestycjom lokalnych dzielnic i municipalities, również z pomocą zachodnich amerykańskich, niemieckich firm, które otrzymały tutaj duże kontrakty, żeby wybudować tą infrastrukturę. No widzicie, to co widzicie, jest usprawnione wszystko do podróżowania, do przemieszczania się bardzo wygodnie. Autostrady przepychają dziennie na swoich drogach kilka milionów w mojej dzielnicy, kilka milionów samochodów z pracy i do pracy. Jest to bardzo prężny ośrodek. Co jest ciekawe, chciałbym wam powiedzieć, jak szybko to budują. Nie wiem, czy to jest spowodowane nakładami kapitałowymi, nie wiem, czy to jest spowodowane nakładami w postaci siły roboczej. Wszystko się dzieje bardzo, bardzo, bardzo szybko. Jak przyjechałem do Suzhou w 2009 roku pierwszy raz, żeby zobaczyć, jak to miasto wygląda, dopiero były plany na zbudowanie tego tunelu. Ten tunel zbudowali w przeciągu półtora roku. Następnie budują drugi tunel. Ten tunel jest wschód-zachód. Teraz będą budować tunel północ-południe ze względu na dużą ilość samochodów i ludzi jeżdżących do pracy codziennie. Do dzisiaj wciąż wirus szaleje, drogi są puste. Na co dzień ten tunel jest zderzak na zderzaku. Pełny samochodów jadących z pracy do pracy. To, co słyszycie w tle, to jest moja nawigacja. Jadę odwiedzić znajomego lekarza, lekarkę, która przy okazji mi sprezentowała parę masek. A dodatkowo chcę zobaczyć jej nową córeczkę. Chciała się pochwalić, była na chorobowym czy macierzyńskim przez cały czas. Tutaj macie część tego jeziora. Można zobaczyć, nie wiem, czy dobrze to widać, czy niedobrze to widać, to duże jezioro, które pokazywałem wcześniej z obydwu stron. No i ten tunel, który nas tutaj przerzucił. Infrastruktura jest fantastyczna, drogi są w dobrym stanie. Wszakże te drogi mają dopiero 10 lat, zobaczymy, co będzie za następne 10 lat. Trudno powiedzieć, śmieją się wszyscy, że Chińczycy opanowali do perfekcji system budowania budynków i dróg postarzonych. Co to ma znaczyć? Są budowane w ten sposób, że nie wyglądają jak nowe. Nawet jak popatrzycie z boku na te barierki, to tak wyglądają, jakby miały już 500 lat, są takie poszerzałe i pełne takiego nalotu, chociaż to są nowiutkie barierki. Coś w tym jest, że budują stan ich jakościowo i estetycznie materiałów. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Rozumiem, że Chińczycy mają wrodzony nawyk do oszczędzania wszystkiego za wszelką cenę. I może powodem właśnie tego jest to, że... Ej, gada ta nawigacja, pozwólcie, że się ciszę. Powodem może tego jest tak, że to wszystko wygląda, jakby to było stare. Nawet jak się popatrzy na budynki, które mają 2, 3, 4 lata, wygląda jakby miały 20, 30 lat. Jakość w budynkach zależna jest tylko od tego, jaka firma budowała te budynki. Jeśli z Hongkongu czy z Japonii, to budynki są dobrej jakości. Jeśli lokalne firmy, no to jakość tych budynków chyba nie jest najlepsza. Wracając do dróg, drogi są o wiele lepsze niż na przykład w moim rodzinnym USA, gdzie drogi są zaniedbane, słabej jakości. No poza może Kalifornią i Nową Anglią, gdzie są nowe drogi i podatki są bardzo wysokie, te drogi są w jakim takim stanie, ale jak już się wjedzie do Nowego Jorku czy do New Jersey, poza oczywiście głównymi międzystanowymi, no to drogi nie są najlepszej jakości, a już nie mówię o małych miastach, które nie mają pieniędzy czy na naprawy, czy nie mają pieniędzy na rozwój tej infrastruktury. Ostatnio jest moda, wkładają te ekrany, widzicie po prawej stronie, ekrany dźwiękowe. Przez długi czas nie było tych ekranów, ale moda przyszła bodajże z Francji. W Francji mają te ekrany koło osiedli i zauważalne jest, że w Chinach co pewien czas ktoś przyjeżdża
jakiś Chińczyk, który studiował na Zachodzie, albo dziecko jakiegoś notabla, i wprowadzają właśnie jakieś zmiany związane z infrastrukturą, które są bardzo podobne. Bardzo podobne są do infrastruktury na zachodzie Europy. Wszystko jest piękne, jeśli chodzi o infrastrukturę. Jedynie czego brak, to jest ilość exitów z i do autostrad. Ta autostrada nie jest płatna. Zwykle autostrady są płatne, są bardzo drogie. Przyznam, że są praktycznie 10-krotnie droższe niż amerykańskie autostrady. Czego brakuje? Brakuje exitów. Na przykład chciałbym zjechać do tego centrum handlowego. No nie ma szansy. Muszę jechać do następnego exitu, który będzie, nie wiem, 5 km, 6 km i dopiero zjechać, zawrócić i bocznymi drogami dostać się do tego centrum. Także to jest troszeczkę bolączka. No, wina jest tego, że autostrady są budowane przez miasto. Nie dookoła miasta, ale przez miasto. Ten sam problem jest w Szanghaju, ten sam problem jest w Hangzhou, ten sam problem jest w Ningbo. Jedynie z nowoczesnych miast, które warto pochwalić za rozbudowę, to jest Shenzhen i Pekin. Są przepiękne miasta, nowocześnie wybudowane. I muszę przyznać, że jeżdżenie po tamtych drogach, jeśli chodzi o exity, wjazdy, wyjazdy, jest o wiele przyjemniejsze niż w Suzhou. Nie mówię, że są perfekcyjne, ale jest o wiele przyjemniejsze. Jeśli chodzi o kamery na tych autostradach, część tych kamer to są fejki, to znaczy one tylko pstrykają zdjęcia, robią zamieszanie. Ja myślę, że to jest efekt taki, nie wiem, czy użyję dobrze porównania, Pawłowa, to znaczy, że człowiek widząc pstrykającą kamerę zdjęcie z przodu, automatycznie ściąga nogę z gazu, żeby nie złapać jak się nazywa, mandatu. I to jest właśnie dosyć takie, myślę, mądre, jeśli chodzi o rozwiązanie ograniczeń szybkości. Jeśli chodzi o mandaty, to mandaty są dużą częścią dochodu samorządów lokalnych, gdyż lokalne samorządy zbierają mandaty, nie centralne samorządy. Jak widzicie, mijamy właśnie teraz troszeczkę starszą część miasta, wcześniej wybudowaną, gdzie galerie handlowe mieszają się z nowymi blokami. Bloki są wybudowane jeszcze zanim podjęto decyzję o budowie autostrady. Także współczuję ludziom, którzy tutaj mieszkają i słyszą stały, non-stop szum tej arterii przez miasto. Teraz zauważyłem, że jest jednak tendencja, że budują autostrady, to znaczy blokowiska z dala od autostrad. Podejrzewam, że to była chyba wtedy tylko jedyna część, gdzie można było kupić ziemię i dlatego w jednym miejscu wkleili i blokowisko, i autostrady. Nie wiem, skąd się bierze ta moda na budowanie ogromnej infrastruktury zakupowo-mieszkalnej, biurowej zaraz przy autostradzie. Rozumiem, że to jest wygoda, ale też ja myślę, że to jest dużo związane z tym, że Chiny posiadają ten taki kompleks i chcą się pokazać. Jak wjedziemy troszeczkę dalej za te bloki w głąb, to już nie będzie żadnych bloków ani żadnych wieżowców, tylko będzie niższa zabudowa. I to jest właśnie takie ciekawe i trudne do wytłumaczenia, ale ja myślę, że Chińczycy po prostu chcą się pokazać. Nie tyle się chcą pokazać obcym, co się chcą pokazać sami sobie. Duma z tego, co wybudowali. Wracając do autostrad i infrastruktury, nie widzi się dziur w drogach, co jest na pewno plusem. Nie widzi się zamknięć dróg w celu remontowania nawierzchni. Bo ta nawierzchnia jest raptem 8-7-letnia, także chyba nie powinna jeszcze się sypać. Nie jestem ekspertem, na pewno eksperci się wypowiedzą w komentarzach. Wszakże no jeździ się dobrze, jeździ się szybko. Średnia prędkość w mieście to jest na tych autostradach. To nie są autostrady, co właściwie drogi szybkiego ruchu. To jest między 80 a 100 km na godzinę. Na autostradach płatnych jest 120 km na godzinę. Są autostrady, gdzie nie ma w ogóle znaków. Nawigacje pokazują, gdzie są kamery, więc na tych autostradach, gdzie nie ma znaku ograniczenia prędkości, można jechać bardzo, bardzo, bardzo szybko. Tak statystycznie, tak podam, w zeszłym roku miałem 5 mandatów, 3 za parkowanie, 1 za zmianę linii.
jeden za skręt na czerwonym świetle w prawo. Także staram się, unikam, chociaż są bardzo tanie, bo około 15 dolarów, staram się unikać mandatu, bo w gruncie rzeczy te punkty jednak rzutują się na prawie jazdy i na wysokości ubezpieczenia. Myślę, że tyle byłoby na dzisiaj. Ja za chwileczkę dojeżdżam do domu znajomej. Pozdrawiam wszystkich mocno. Proszę, oglądajcie. Dziękuję za fantastyczne komentarze. Myślę, że wasze słowa otuchy i wsparcia o wiele lepiej pozwalają mi spędzać tutaj czas w Chinach, szczególnie czas w czasach zarazy. Jeszcze raz żegnam. Mam na imię Jarek i mieszkam w Chinach 10 lat. Dziękuję.